Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy, proszę Państwa, dzisiaj o ekologii, o tym, co się wydarzyło w Gdańsku, ale także wspominaliśmy o innych działaniach grup ekologicznych, które nie zawsze w naszej ocenie powodowane są czystymi intencjami. Rozmawialiśmy o tym, że Greenpeace Polska, organizacja pozarządowa działająca na terenie Polski, jest zarządzana przez Austriaków. Właściwie oni głównie organizują działania różnego rodzaju młodych ludzi i wolontariuszy, którzy dają się uwieść szczytnym hasłom. Ale to jest bardzo dobry płatnik i bardzo dobrze chyba, że jest na naszym terenie, dlatego że w 2018 roku na płace premii i umowy cywilnoprawne wydano prawie 5 milionów złotych. Najwyższa pensja w Greenpeace to jest ponad 13 tysięcy złotych, a najwyższa umowa ponad 16 tysięcy złotych. I jeszcze złośliwie zauważają internaci, że oprócz tego darmowe krawaty w kolorze zielonym, które można było zobaczyć na zdjęciach prezentujących rzecznika tej organizacji, który jest Polakiem. No ale rzeczywiście, bo chyba lepiej się porozumiewać ze społeczeństwem polskim po polsku niż po niemiecku. Znaczy sytuacje takie, że... Ja nie mówię o wierchusce tych organizacji ekologicznych, bo to wszystkie organizacje ekologiczne, które działają w Polsce, przynajmniej większość w ten sposób wygląda. Rozpuda, Białowieża, czy podlaskie elementy. No, Mierzeja nas czeka, bo chyba się nie skończyło tam jeszcze. Tam się zawsze pojawiają aktywiści, którzy, jak się później okazuje, byli opłacani za okres swojego działania na rzecz danego miejsca. Ja bym poszerzył temat, bo to nie jest kwestia tylko Greenpeace'u, tylko też organizacji ekologicznych. Sytuacja z Podlasia. Z ostatnich paru lat. Z dekady temu na Podlasie pojawiła się fundacja zajmująca się ptakami podlaskimi. W tym momencie ta fundacja jest właścicielem kilkudziesięciu hektarów ziemi, ogromnych nieruchomości, przekazywanych im przy tej organizacji przez samorządy właśnie w ramach współpracy ekologicznej. Ta fundacja już się nie zajmuje w ogóle tymi ptakami, które były na początku. Może hoduje ptaki. Nie sądzę. W tej chwili po prostu zarządza ogromnymi nieruchomościami, które dostała w związku ze swoją działalnością. Weźmy ostatnie pożary w Amazonii, bo to jest taki już duży przykład, który pokazuje, jak to wygląda w skali globalnej. Mieliśmy duże larum, że Amazonia płonie. No prawda, tam były jakieś pożary, to się zdarza tam co roku, w tym roku nie było największe. Ale co jest ciekawe, te pożary są wywołane przez wypalanie w ziemi już po wyciętych lasach, która ta ziemia jest wypalana na potrzeby hodowli soi. Soi reklamowanej przez organizacje ekologiczne jako bardzo zdrowego pożywienia dla wszystkich. Panią doktor Sylwię Spurek też? Pani Sylwia Spurek poleca generalnie produkty z soi. Na czym to polega? W Amazonii, żeby wyciąć kawał Puszczy Amazońskiej, mniejszy, większy, trzeba dostać certyfikat od jednej z największych organizacji ekologicznych na świecie. Nie będę podawał jej nazwy, bo to nie ma większego znaczenia. Płacić za ten certyfikat, jeżeli miejscowy właściciel ziemski nie zapłaci, to wycinając ten sam fragment lasu bez certyfikatu, po prostu ma tam Greenpeace się pojawia, wszyscy święci się pojawiają, że po prostu jesteś złym bardzo człowiekiem, bo nie zapłaciłeś za certyfikat. Więc organizacje ekologiczne dostają pieniądze za wycinkę Puszczy Amazońskiej, a w miejscu Puszczy Amazońskiej właśnie powstają uprawy soi, które są reklamowane przez organizacje ekologiczne jako bardzo zdrowe. To tyle z mojej strony. Jak pan nawiązał do tej Amazonii, to ja jeszcze przypomnę taki incydent z 2014 roku. Otóż odbywał się w Limie szczyt klimatyczny ONZ-u i Greenpeace postanowił zaznaczyć swoją obecność tam. I dokonał rzeczy straszliwej, ponieważ no, całe społeczeństwo i rząd Peru oburzył się, ponieważ państwo na terenie zabytkowych rysunków plemienia Nazca rozciągnęli olbrzymie papierowe napisy, zepsuli to w ogóle. To jest zabytek wpisany na listę UNESCO. Zabytków światowych UNESCO. Może poproszę o pokazanie zdjęcia, jak to wygląda, bo właściwie to jest tylko z lotu ptaka. Tak właśnie sobie na takim kolibrze, najsłynniejszym tym rysunku, który ma kilka kilometrów, panowie z Greenpeace sobie taki napis umieścili. A teraz poproszę o te zdjęcia, które pokazują, jak wygląda ten cały teren. To jest ogromny teren, 50 kilometrów, ciągną się te rysunki. Właściwie do tej pory nikt nie wie, jak Indianie Nazca... Jak one powstały, tak, dlatego że przecież to miało miejsce bardzo, bardzo dawno temu i nie mogli z lotu ptaka zaplanować tych rysunków. Są takie teorie mówiące, że mieli jednak swoje balony takie. Teorie mówiące, że najpierw... O, właśnie ten koliber został zniszczony przez ten rysunek Greenpeace. Nadepnęli na naszego kolibra, skarżyli się Peruwiańczycy, żółte litery, wielkie, z napisem czas na zmiany, przyszłość jest odnawialna,
Przyszłość jest odnawialna, ale przeszłość nie jest odnawialna, dlatego że te no, naruszyły strukturę tych rysunków, tego ogromnego zabytku całego świata, nie tylko narodu peruwiańskiego. I to są właśnie tacy i pomimo... Ale to nic nie nauczyło ich, dlatego że później, promując energię słoneczną, weszli na cytadelę Inków w Machu Picchu, innego chronionego stanowiska archeologicznego w Peru. Bo jak Greenpeace narusza cudze mienie, to jest dobrze, na przykład pisząc ogromny napis węgiel stop na statku płynącym właśnie z Mozambiku, to jest wszystko super. Natomiast kiedy Straż Graniczna, uzbrojona Straż Graniczna, bo jak żeby inaczej wtargnęła na statek tęczowego wojownika, no to wtedy jest właśnie naruszenie mienia prywatnego i skandal wielki. Mówiliśmy o tych aktywistach. Mamy, proszę państwa, film, który aktywistka Greenpeace nakręciła w czasie tego najazdu brutalnego na pokojowo działających działaczy Greenpeace'u. Poproszę o ten materiał. Właśnie na szczycie dźwigu. Wieje niesamowicie. Staramy się zablokować dwa dźwigi. Jest to akcja bezpośrednia, bez użycia przemocy. Nikomu nie stała się krzywda. Większość Polek i Polaków nie chce węgla i to pokazują sondaże. Jeśli w ciągu najbliższych 11 lat nie odejdziemy od węgla, drugiej szansy nie będzie. My musimy działać, wy musicie działać, żeby każdy z polityków poczuł się w końcu odpowiedzialny. A tu trochę wyprzedziliśmy, proszę państwa, sytuację, bo nie dość, że został namalowany, że wtargnęła jednostka Greenpeace na teren portu gdańskiego i umieściła napis węgiel stop na burcie statku, który ten węgiel przywiózł do gdańskiego portu. To jeszcze się wydarli na szczyty dźwigów przeładowczych w tym porcie. No i siedzieli tam aż chyba do momentu, kiedy nie zeszli, bo żadna akcja typu tej akcji na statek nie była uczyniona. Państwo sami zeszli. No i co? Mamy port. Wydawać by się mogło, że miejsce strategiczne, które powinno być dobrze strzeżone, bo jakby tam zawinął jakiś statek z terrorystami prawdziwymi i coś by tam nam wysadził albo coś uszkodził, no to jak? Teraz okazuje się, że ten port jest chroniony przez zewnętrzną firmę. Nie zarząd portu Gdańska decyduje o tym, kto ochrania ten port, tylko zewnętrzna firma, do tego jeszcze z kapitałem belgijskim. No i jak to się stało, że do takiego miejsca wpłynął statek, dokonał takiego czynu, jaki, przecież to się taki węgiel stop, to się nie maluje w 5 minut, prawda? No właśnie. To musi trwać. Po pierwsze, albo to było nieprofesjonalne działanie tych służb chroniących, albo celowe działania, to tym gorzej. Jest cały czas ogromna dezinformacja i granie na emocjach. Stop węgiel, no bo próbuje się wmówić ludziom, że ten węgiel jest niepotrzebny. Próbuje się wmówić, że nie wiedzą, skąd się bierze energia. Za chwilę będzie tak, że mleko to się bierze z kartonu na przykład, a pieniądze ze ściany. Tak samo ma być z energią. Natomiast proszę sobie wyobraźmy, co by się stało, gdyby samolot został zablokowany na lotnisku Okęcie przez jakąś prywatną awionetkę, która powiedziała, że stop emisji CO2 z silników samolotowych, prawda? I co wtedy? Wtedy wkraczają antyterroryści i natychmiast aresztują tego typu samowolę w postępowaniu na terenie portu. Przecież to jest dokładnie też port, tylko tyle, że morski. Nie lądują samoloty, ale wpływają statki, więc dlaczego ktoś się dziwi, że jest akcja służb porządkowych, służb z bronią? No bo to jest działanie pirackie zgodnie z prawem, a z punktu widzenia takiego powszechnego odbioru społecznego to jest po prostu działanie terrorystyczne. I tutaj nie ma mowy o jakiejś taryfie ulgowej. Należało tak zrobić i za każdym razem należy tak robić. A służby, które chroniły, zapytać, co robiły i dlaczego dopuściły do takiej sytuacji. Coś Gdańsk nie ma szczęścia do służb chroniących różnego rodzaju wydarzenia. Ja bym to ujął inaczej. Od kiedy świat istnieje, młodzi ludzie byli wykorzystywani przez ludzi dorosłych do swoich celów finansowych, korporacji politycznych.
przy całym, znaczy, to jest tak, to są młodzi ludzie, którzy przecież w większości nie zdają sobie sprawy z tego, w czym uczestniczą. W tym, że w finansowanie amnestii jest, tak zresztą szef amnestii powiedział, jest zewnętrzne, lobbystyczne, można zamówić sobie dowolny protest w dowolnym państwie, jeżeli takie państwo przeszkadza na przykład rozwoju naszej gospodarki. Przypomnę, co Francuzi zrobili z Rainbow Warrior, zresztą to nie jest ten sam statek, ale ta sama nazwa, w 85 roku, kiedy Greenpeace, też biorąc pieniądze od konkurencji Francji, próbował zablokować rozwój gospodarczy Francji protestami ekologicznymi. Wtedy Francja twardo zareagowała, tylko że to były twarde czasy, po prostu wysadziła w powietrze ten statek, tak, w Auckland w Nowej Zelandii, tam doszło do ofiar śmiertelnych, ale to pokazuje desperację, z jaką i siłę, z jaką państwo potrafią działać do ochrony swoich interesów. Ale mieliśmy niedawno przykład w Niemczech, kiedy blokowano wycinkę drzew pod... Policja niemiecka, znaczy dokładnie taka sama sytuacja jak w Polsce, blokada wycinki drzew w puszczy, w lesie, w Polsce nic, żeby wydobywać węgiel brunatny, Polsce, u nas nawet nie było tego tematu węgla brunatnego, tam po prostu wycinano ogromny stary las na potrzeby kopalni węgla brunatnego. Niemiecki rząd się nie patyczkował, wysłał tam lokalne ZOMO i to spacyfikował. Więc jest pytanie o tym, że młodzi ludzie są wykorzystywani tego typu akcji, wiedzą wszyscy od setek lat. Pytanie jest, co państwo polskie, jeżeli jest poważnym państwem, robi w tym celu, żeby zablokować sabotaż gospodarczy w wykonaniu Niemiec, bo to jest ewidentna robota niemiecka, tak? Dwa dni temu z tym tematem zaczęli radzić sobie Australijczycy, którzy wprowadzili, bo planują jak wprowadzić przepisy mówiące, że ekoterroryzm jest szczególnie ścigany przez prawo i za na przykład tego typu sytuacje, jak mamy miejsce w Polsce, za naruszanie własności prywatnej, ekoterroryści będą trafiali na minimum 5 lat do więzienia. I to jest kierunek zdarzeń. Ale ja bym nie powiedziała, że to są osoby nieświadome wypadku. W większości uważam, że jest, tak. Bo to jest akcja bardzo dobrze skoordynowana, zarówno zablokowanie tego statku, jak i wejście na ten dźwig w porcie węglowym. No tego przeciętny człowiek, który sympatyzuje ideologicznie z taką organizacją, nie zrobi. Osobą wykorzystywaną przez jakieś tam organizacje ekologiczne, czy firmy związane chociażby z produkcją zielonej energii, bo i takie ciekawe artykuły się pojawiają, może być Greta Thunberg, a może nawet bardziej wykorzystują ją jej rodzice, którzy również zaangażowani są w tą całą zieloną politykę i gdzieś tam się spotykali z różnymi właśnie przedstawicielami korporacji produkujących zieloną energię. Dlatego ja nie uważam, że to są nieświadome osoby. Naprawdę nieświadome osoby to służą ewentualnie do jakichś zbierania podpisów i tak dalej, ale osoby, które przeprowadzają tak skoordynowane akcje... Panie Rafale, pan powiedział, że państwo powinno się bardzo zdecydowanie rozprawiać z tego typu doniesieniami, ale działaniami, ale jak donosi Radio RMF, dowiedzieli się dziennikarze, że prokuratura nie dopatrzyła się zagrożonego karą nawet do 8 lat więzienia z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym w działaniu osób odpowiedzialnych za wpłynięcie żaglowca Rainbow Warrior 3. Tu już wchodzimy w kwestię szumu informacyjnego, bo RMF faktycznie wczoraj w okolicach płynie poinformował, że nie będą w ogóle konsekwencje wyciągane. Później Radio Z jednak poinformował, że będą wyciągane konsekwencje, także dopóki nie okaże się, co właściwie się stanie z tymi ludźmi, to ja bym nie wchodził w szum informacyjny. No ale pewnie nie zostaną, dlatego że jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, którzy weszli na te dwa dźwigi portowe, też zadziwiające, gdzie wtedy była ochrona tego portu. Tym bardziej, że było to po incydencie związanym z tym. Że to już za dużo nawarstwiania różnych zarzutów, ale używanie dronów na terenie portów lotniczych też jest zakazane. Tak. Tymczasem jest super. Ale ci młodzi ludzie, którzy weszli na te dwa dźwigi, dostali zarzuty prokuratury. Pierwszy dotyczy naruszenia miru domowego poprzez nieuprawnione wtargnięcie na teren portu, a drugi związany jest z uniemożliwieniem pracy urządzeń portowych, szkoda na rzecz portu północnego na kwotę nie mniejszą niż 490 000 zł. Problem polega na tym, że trzeba będzie jeszcze zatrudnić biegłych tłumaczy, ponieważ wśród aktywistów blokujących chociażby port w Gdańsku, no mało który jest Polakiem, więc to jest taka jedna ciekawostka. Ja bym zadała pytanie, czym napędzany jest tęczowy wojownik, wszystkie motoróweczki, które zablokowały ten statek, bo przecież nie tęczą. Dla mnie najbardziej kluczowym pytaniem jest pytanie, jak to się stało, że do portu gdyńskiego ten statek wpłynął, dokonał takiej akcji, jak to się stało, że zaraz po tym, kiedy czujność powinna być jeszcze wzmożona, ci młodzi ludzie na te dwa dźwigi wyszli. Miejmy nadzieję, proszę państwa, że na te pytania dostaniemy odpowiedź, a za chwilę porozmawiamy o tym, kto zapłaci za awarię Czajki. Zapraszam za parę minut.